Cześć, niedawno wróciliśmy z naszego dłuższego urlopu, a część z Was pytała, jak sprawuje się dodatkowy zbiorniczek tej mgiełki olejowej. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda, bo minęło już ponad 10 tysięcy kilometrów, jak z tym jeżdżę. Czy to w ogóle zdaje egzamin, czy też nie? Ja już mam pewne zdanie na ten temat, no ale sami zobaczcie, jak to wygląda. Spójrzcie, obecnie mamy 215 tysięcy 500 kilometrów najechane, a pod maską prezentuje się to tak, jak widzicie. Jest to ponad 10 tysięcy kilometrów. No i na pierwszy rzut oka widać, że jednak no tutaj jest to wszystko obryzgane olejem. Widać, że ta mgiełka gdzieś tam się wydostawała. Jeszcze nie wiem, z którego miejsca, będę musiał to obadać. Zatem chodźcie, rozbierzemy to i zobaczymy, ile tam w środku jest oleju, a ile jest w dolocie. Jeszcze zanim przystąpię do rozebrania tego, najpierw może trochę oczyszczę. Zakupiłem do tego celu jakiś tam cleaner do hamulców, raczej zda to egzamin. Niestety muszę ściągnąć te węże, bo inaczej nie rozkręcę tych śrubek. Jak widzicie, węże zapiekły się. No idealnie teraz dolegają do tych kruczców, że nie mogę ich ściągnąć. Co za tym idzie, postaram się rozkręcić te śrubki, właśnie te kruczce. Może się po prostu uda je wykręcić. One tutaj są w miarę luźno, więc powinno po prostu się dać to obrócić. Idealnie. 19. Bateria się rozładowała, ale już jestem z powrotem. Ten wąż idzie do dolotu. A ten silnika z odmy. No dobra, chwila prawdy. No jak widzicie, trochę się nazbierało. Ale ile to jest, to nie powiem. No ale jednak nie znalazł się olej w dolocie, lecz w tym zbiorniczku. Wyciek, widziałem, z tego kruczca był lżej zakręcony niż ten silnika. No i kolejny wyciek widzę z tej miarki. Dobra, wyciągamy to i zobaczymy, ile tam się tego nam nazbierało. Coś takiego. Dobra, chodźmy to znać. Wziąłem ze sobą... Czeko, poczekaj. Wziąłem ze sobą stary olej przepracowany z Yamaszki. Tu jeszcze jest trochę wolnego miejsca. I dolejemy po prostu tutaj ten olej. Od spodu macie taki korek upustowy, ale ja raczej po prostu w ten sposób to odleję. No dobra, zajrzyjmy. No tak, około centymetra tam było. Około centymetra oleju. Czy to dużo, czy to mało, no część się wylała. Więc ja postaram się to lepiej skręcić, oczyścić. No i instaluję ponownie, a jeszcze zajrzymy do tego filtra powietrza, ale to za chwilę, na razie tym się zajmę. Taki glut zawiesisty się zrobił tam na końcu. Dobra, spójrzcie.
Jak widać, miarka działa i nic tutaj nie kapie, nic się nie poci, więc jednak myliłem się, nie jest to kwestia miarki, to nie stąd był wyciek. I od spodu też jest sucho, zatem po prostu z góry, z tych węży musiało się pocić i wszystko dookoła brudzić. Tutaj jest wszystko ok, zatem nie będę tu nic dokręcał, tu naprawdę wszystko zdaje egzamin. Dobra, teraz tylko z zewnątrz i tak to zostawiamy, bo w środku już, spójrzcie, widać korek, nie ma tego gluta, więc jest elegancko. Niech sobie odparuje. Teraz przejdźmy pod maskę, tam wyczyścimy. Brudne ręczniki papierowe wrzucam do siatki, potem wszystkie je razem ze sobą zabiorę. Tymczasem na razie je wrzucę tutaj. Jak widzicie, pies ze mną podróżuje. Z pieskiem rozkminiam tutaj sprawy olejowe. Teraz widzimy tutaj bardziej szczegółowo, co jest ufajdane. No praktycznie wszystko, co w głębi. Tyle, ile będę mógł, to tyle oczyszczę. No i będziemy montować z powrotem, tylko mocniej dokręcę. Jeden, drugi kruciec, aby po prostu nie było tego wycieku. A teraz to, co najbardziej mnie interesuje i pewnie wielu z nas, czy w ogóle to przyniosło jakikolwiek efekt. Więc zobaczmy, jak wygląda filtr. No, jednak widać, że trochę oleju się dostało. Niedobrze, ale też nie jest aż tak fatalnie. No, ale tam na dole powiem wam, że nie ma tego oleju. Wcześniej mi się nazbierało po 10 tysiącach już naprawdę dość sporo, a tam widzę, o, w tamtym koniuszku, taką mini kałużę, ale i tak to nie jest źle. Po pierwszych 10 tysiącach to tutaj na wprost było naprawdę sporo tego oleju, tutaj teraz już nie ma, więc jak widać, zdaje to egzamin. Pytanie, czy filtr po prostu się nie obrudził? Nie, no, na pewno trochę tej mgiełki się dostało. No nie za dobrze jest, ale widać poprawę. Przede wszystkim tutaj tego oleju nie ma. Dobra, ja spróbuję jakoś jeszcze odsączyć ten olej, który widzicie tu z tej strony i będziemy z powrotem instalować filtr. A żeby odsączyć wspomniany olej, biorę ten ręcznik papierowy, upycham tak jak potrafię palcem, następnie śrubokrętem dopycham, on tam wchodzi. Niech chwilę sobie posiedzi. No i go wyciągam z powrotem. No i widzicie, trochę tego tam oleju jest. Tak kilka razy zrobię, może już będzie czysto. Już teraz aż tyle go tam nie ma. Ale jeszcze kilka razy muszę odsączyć. No i spójrzcie, ocencie sami. Moim zdaniem jest już o wiele lepiej. Tutaj jeszcze to miejsce, gdzie ten filtr się znajduje, trochę oczyszczę. No bo jak widać, trochę listków się nazbierało. No i będziemy składać. W mojej opinii źle to nie wygląda. Przede wszystkim tam, gdzie był olej w tak dużej ilości, już go tam nie ma. Zostało wyczyszczone. Jakieś paproszki tam są, ale to wiadomo, nie musi być idealnie. Ważne, że nie ma tych listków, jakichś większych elementów. Składam to z powrotem, jak wspomniałem. W sumie nie pokazałem wam, jak tutaj wyczyściłem. Jak widać, z tych wszystkich plastików zostało to oczyszczone. Tam w głębi tym cleanerem również trochę udało mi się poczyścić. No i tutaj też nie wygląda to źle. Zbiorniczek fajnie oczyszczony, niech spełnia swoją funkcję ponownie, a ja zaraz skręcam to z powrotem w całość. A w sumie tak się zastanawiam, czy czasem wycieku nie ma tutaj, bo tutaj nie ma żadnej uszczelki w sumie, więc może olej się osadza i po prostu skapuje dookoła. Może warto to jakimś silikonem pociągnąć? No nic, dokręcę mocniej te węże, jak znowu będzie źle, to najwyżej użyjemy silikonu następnym razem.
A w ogóle może kogoś interesować, ile nasz Nissan ma oleju w sobie? Czy w ogóle widać na bagnecie jakąkolwiek różnicę? Więc już stawiamy kamerkę. O. I patrzymy. Minęło ponad 10 tysięcy kilometrów i... ja nic nie dolewałem. No zaraz. Co prawda teraz pomiar nie będzie do końca miarodajny. No bo jednak przyjechałem tutaj i olej cały nie ściekł na sam dół. Więc teraz poczekajmy sekundę, dwie. O, i zobaczmy. Jak widzicie, full. I teraz coraz bardziej ścieka. Był full. Jeszcze raz. W związku z tym, jak widać, mało tego oleju ubywa. No ale jednak brudzi ten filtr powietrza. Moje przemyślenia są takie, że przez miarkę olej nie wycieka. Natomiast ten olej, który odparowuje, jest takim glutem i on zapycha ten kanalik odnośnie tego pomiaru, więc w sumie nie można jemu ufać, że tam ten olej jest albo nie ma, bo po prostu no jak jest taki zgęstniały, no to nie jest w stanie go w to okienko rewizyjne po prostu przejść, więc lepiej o to dbać, aby się nie nazbierało tego pół litra, czy ile tutaj jest. No bo jednak jak silnik zaciągnie ten olej, bo naprawdę niedobrze by było, no bo jednak rozbieganie silnika nie jest niczym dobrym. No ale tutaj jak widzieliście był centymetr tego oleju, może do dwóch maksymalnie. No ale jednak widać, że tutaj się to zbierało, a na dole w obudowie filtra nie znajdował się ten olej w takiej ilości, jaki był wcześniej. Okej, więc pozostało jeszcze zebrać ten cały bałagan. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu zaspokoiłem waszą ciekawość, jak sprawuje się ten zbiorniczek na mgiełkę olejową. Natomiast no, ja nie jestem z tego w 100% zadowolony, no ale pewnie żebym był w 100% zadowolony, żeby ten filtr był czysty, to bym musiał podjąć działania naprawcze tej odmy. No ale jednak takie rozwiązanie z tym zbiorniczkiem no pozwala, aby jednak ten olej nie dostał się do tej komory, gdzie znajduje się filtr powietrza, tylko właśnie do tego zbiorniczka, więc w sumie jest ok. Aczkolwiek trochę pobrudził wszystkie elementy dookoła, musiałem to czyścić. No ale no nie jest źle, spełnia swoją funkcję, więc jak chcecie, możecie sobie taki zbiorniczek instalować. Jak widać w moim przypadku w jakimś stopniu on zdaje egzamin. Ciekawe jak to u was wygląda. A i jeszcze jedno, mi te wszystkie działania z nagrywaniem zajęły niecałą godzinę, więc nie było to super czasochłonne, więc no można poświęcić ten czas, aby oczyścić ten zbiorniczek. No i chyba to wszystko w tym odcinku, w związku z czym na razie do zobaczenia, cześć!